Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Jezus, zmęczony wędrówką, wśród upalnego południa, siadłeś przy studni Jakuba, by nas orzeźwić swym słowem. Tam obiecałeś nam wodę, krzepiącą w drodze ku Bogu, która swe źródło ma w Tobie i moc przywraca znużonym. Z Tobą, dla Ciebie i w Tobie pragniemy dzień ten uświęcić, aby nasz skromny wysiłek wysławiał Boga z radością. Ojcu i Tobie, o Chryste, z Najświętszym Duchem Miłości, chwała niech będzie na wieki, a pokój ludziom na ziemi. Amen. Jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Nienawidzę ludzi chwiejnego serca, a prawo Twoje, Panie, miłuję. Ty jesteś moim obrońcą i tarczą moją. Wyczekuję Twojego słowa. Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy. Strzec będę przykazań mego Boga. Podtrzymuj mnie według swej obietnicy, a żyć będę. Nie zawiedź mojej nadziei. Wesprzyj mnie, aby mnie uratować, abym cieszył się zawsze z Twoich ustaw. Odrzucasz wszystkich, którzy odchodzą od Twych przykazań, bo zamiary ich są kłamliwe. Odtrącasz jak żużel wszystkich grzeszników ziemi. Dlatego miłuję Twoje napomnienia. Drży moje ciało z bojaźni przed Tobą i lękam się Twoich wyroków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże, poganie wtargnęli do Twego dziedzictwa, zbezcześcili Twój święty przybytek. Jeruzalem obrócili w ruiny, ciała sług Twoich wydali na pastwę ptaków z nieba, zwierzętom ziemskim ciała Twoich wiernych. Ich krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem i nie miał ich kto pogrzebać. Przedmiotem wzgardy staliśmy się dla sąsiadów, igraszką i pośmiewiskiem dla otoczenia. Jak długo, Panie, czy wiecznie będziesz się gniewał, a Twoja zapalczywość płonąć będzie jak ogień? Nie pamiętaj nam win przodków naszych. Niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie, gdyż bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, dla chwały Twego imienia. Wyzwól nas i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje imię. Czemu mają mówić poganie, gdzież ich Bóg jest teraz? Niech na oczach naszych poganie się dowiedzą, że jest pomsta za krwi Twoich sług przelanie. Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie i mocą Twego ramienia ocal na śmierć skazanych. My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody, będziemy wielbić Ciebie na wieki i przez pokolenia głosić Twoją chwałę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Usłysz, pasterzu Izraela, Ty, który jak trzodę prowadzisz ród Józefa, Ty, który zasiadasz nad cherubami, ukaż się przed Efraimem, Benjaminem i Manassesem. Wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. Odnów nas, Boże, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Panie, Boże zastępów, jak długo gniewać się będziesz, pomimo modłów Twojego ludu? Nakarmiłeś go chlebem płaczu, obficie napoiłeś łzami, uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, a wrogowie nasi z nas szydzą.
odnów nas, Boże zastępów, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Przeniosłeś winorośl z Egiptu i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan. Przygotowałeś dla niej glebę, a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię. W jej cieniu skryły się góry, jej gałęzie okryły potężne cedry. Rozpostarła swe pędy aż do morza, aż do rzeki swoje latorośle. Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie i każdy przechodzień zrywa jej grona? Niszczy ją dzik leśny i obgryzają polne zwierzęta. Powróć, Boże zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. Chroń to, co zasadziła twoja prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. A ci, którzy ją spalili i wycięli, niech zginą od grozy twojego oblicza. Wyciągnij rękę nad mężem twej prawicy, nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie. Już więcej nie odwrócimy się od ciebie. Daj nam nowe życie, a będziemy cię chwalili. Odnów nas, Panie, Boże zastępów, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Przybliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Jak przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie, zakorzenieni i na Nim zbudowani i umocnieni wiarą. Módlmy się. Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorodzonego Syna swojego, najwyższym i wiecznym kapłanem. Spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, okazali się wiernymi w wykonaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.